rozmowy na live. Pani Karolina Maczek. Dzień dobry, pani Karolino. Dzień dobry, pani Pepko. Karolinko, dreszcze, wzruszenie, niesamowita sytuacja, niesamowita historia. Nie wiem, czy państwo rozpoznajecie już tak od razu Karolinę Maczek, głos jej alabastrowy, wzruszona, przyjeżdżała do nas, do Bredy w Holandii, a przede wszystkim do mojego drugiego kraju, do mojej drugiej ojczyzny, do Belgii, do Lommel. Karolinko, dzień dobry. Dzień dobry, Iwetko. Karolinko, łzy wzruszenia, albowiem od wczoraj nie śmiałam ciebie prosić i od wczoraj, od nocy zaczęto mnie alarmować, żebym spróbowała w jakikolwiek sposób skontaktować się z tobą. Proszę państwa, jest to ukochana wnuczka generała Maczka, który miał również małżonkę, panią Zofię Maczek, i dziadek z babunią, kiedy Karolinka z mamą przyjechała do Europy, trafiły obydwie na wyspy z Filadelfii w Ameryce. Od drugiego roku życia pani Karolina Maczek, wnuczka, ta empatyczna, ukochana nasza, już teraz legendarna dla nas kobieta, była wychowywana, była w domu pani Zofii Maczek i Stanisława Maczka generała. W tej chwili obchodzimy dzisiaj 128 lat temu, 31 marca w 1892 roku urodził się generał Stanisław Maczek w Szczercu pod Lwowem. Generał Wojska Polskiego, dowódca pierwszej dywizji pancernej, wsławionej między innymi walkami pod Falaise w 1944 roku, jak mawiał: żołnierz polski bić się może o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski. Tylko dla Polski. W 1910 do 1914 studiował filologię i filozofię polską na Uniwersytecie Lwowskim. W tym czasie odbył szkolenie w Związku Strzelców. Służbę w Legionach Polskich umożliwiło mu powołanie do Armii Austriackiej. Ale pani Karolina zaraz to nam powie. Kariera wojskowa od 1914 roku, w dniu wybuchu I wojny światowej, została tak sformułowana dla generała, który został powołany do wojska austriackiego jako oficer rezerwy i skierowany do batalionu strzelców górskich, drugi pułk strzelców krajowych, Landesunteregiment Bozen NO2, i wysłany na front włoski. W 1918 roku jako porucznik znajdował się w szeregach nowo powstałego Wojska Polskiego i został dowódcą batalionu szturmowego piechoty w pierwszej dywizji kawalerii. Ale proszę państwa, jako że rozładowują nam się telefony, jako że nie jesteśmy w tej chwili w stanie w inny sposób łączyć się, wzruszenie, coś, co nigdy się nie powtórzy, to jest jeden, jedyny raz w życiu. Przed państwem Karolina Maczek, przepraszam, wzruszenie, łzy radości. Karolinko, od czwartego roku życia dziadek i babcia Zofia
załatwiali, abyś nosiła nazwisko Maczek. Opowiedz o dziadku generale i przede wszystkim o babci Zosi, bo gdyby nie żona, nie byłoby tak wspaniałego generała. Tak, tak, to prawda. Każdy wielki człowiek jest tylko i wyłącznie wielki, bo ma pani wielką żonę. O właśnie. Moja babcia była bardzo wielką osobą. Była osoba społeczna, była bardzo lwowska, śpiewała lwowskie piosenki. Przychodzili do domu w ogóle dużo ludzi z Lwowa wtedy, jak była mała. Mówili do mnie, przychodzili tak elegancko ubrani, mieli futry i mówili do mnie, daj pyska. To, co było bardzo tak po lwowsku się mówiło, tak po baciarsku, taki baciarski. Jak baciary. Tak, tak. A twój wujek mówi zresztą na mnie, ta Iwetka to takie baciary, także państwo rozumiecie. Tak, tak, tak. No i? No to kochanie, to tak właśnie przyjechali dużo ludzi. Po lwowsku się mówiło. Babcia w ogóle wszystko robiła dla dziadka, muszę powiedzieć. Bardzo pomagała dziadkowi. Jak dziadek już miał ponad 95 lat, ludzie o tym może nie wiedzą, ale wtedy babcia wszystko dla dziadka wszystko pisała pod jego imieniu. I już babcia też się robiła taka starsza osoba. To raz do takiego ministra napisała, do takiego ważnego osoba napisała, szanownym panie ministerze, muszę dać wiadomości, że sekretarka generała Maczka od tego dnia rezygnuje z pozycji. I tak powiedziała. To była taka dowcipna moja babunia, zawsze była dowcipna. Zawsze jak przychodziła do pokoju, no to pokój w ogóle jakby słoneczko by przyszło do pokoju. To miała naprawdę takie słoneczne charakter. Każdy kochał moją babcię bardzo. Piękne. A co pamiętasz z lat jako wnuczka, ukochana wnuczka, który jest w moim tle, obraz, przepraszam, tutaj państwo widzicie, tu mamy przy grobie bezpośrednio w bredzie syna profesora Andrzeja Maczka, którego pozdrawiamy, składamy podziękowania, który nam po raz pierwszy niedawno, kilka lat temu przywiózł tą oto ważną, wielką postać, już legendarną, za życia legendę, Karolinę Maczek. Głos mi się łamie. I Karolinko, powiedz, co pamiętasz z tamtych lat? Iwetko, nie jestem żadna legendarna ani nic. Jestem normalnym człowiekiem. To pierwsze muszę powiedzieć. Pamiętam, jako dziecko chodziłam do przedszkola. I dziadek czasem mnie brał do szkoły, czasem babcia. To mieniali się czasem jeden raz dziadek, drugi raz babcia, ale ja wiedziałam od małego dziecka, że dużo ludzi przychodzili, właśnie wojskowe ludzi przychodzili. I na ścianach wszystko było takie wojskowe, to wiedziałam, że to jest dom wojskowy. Aha. Karolinko, powiedz nam, dobrze, możesz przyjechać. To wiedziałam, że była lekcja w szkole. Tutaj, przepraszam, włączył się utwór, tak. Przepraszam, mów. Pamiętasz w szkole? Była lekcja właśnie o wojsko. I potem, jak bawiliśmy na podwórku, dzieci mówili, tak! Mój dziadek jest żołnierzem, a drugi dziecko, tak, mój dziadek jest żołnierzem. To ja powiedziałam, mój dziadek też jest żołnierzem.
to przyjechałam do domu po szkole i jak jedliśmy kolację, ja z wielkim entuzjazmem do dziadzia mówiłam: Dziadzio, dziadzio, czy dziadzio naprawdę jest żołnierzem? A dziadzio na mnie spojrzył i powiedział: Kiciuś, moja kochanie, tak, ale może nie dokładnie, bo jestem generałem. Ja byłam tak rozczarowana, nie wiedziałam, co to jest być generałem. To przyszłam do szkoły na drugi dzień i powiedziałam koleżankom: niestety mój dziadek nie jest żołnierzem, ale jestem przekonana, że musiał mieć jakąś rolę na wojnie. To jest chyba najpiękniejsze twoje wspomnienie. Posłuchaj, dziadek Maczek był bardzo religijny. Bardzo, bardzo wspominał Lwów i ta religia, ten kościół, ta wiara. Co pamiętasz z lat młodości? Ja wiem, chodziliście do kościoła. Co pamiętasz? Bardzo, bardzo trzymała, bardzo ich trzymała. W ogóle to była bardzo religijna rodzina. To się wieczorem przymówiło dziesiątkę różańca. Rano się mówiło: pod twoją obronę, poczekamy się święto Boże Rodzicielko. To modlitwy się mówiło. To rano i wieczorem modliliśmy właśnie w sypialnię. Co niedzielę oczywiście chodziliśmy do kościoła. Tak. I tak. To w ogóle was, jak ja chodziłam, oczywiście chodziłam do katolickiej szkoły i dużo zakonnicy przychodzili do naszego domu. Jedna zakonnica powiedziała, że jak wchodząc do naszego, do mieszkania Maczków, jak chodzili, to było jakby byli w ogóle u Boga. Ojej. Tak, powiedziała, to bardzo ładnie powiedziała. Pięknie. No, tak, pięknie powiedziała. Moja ciotka Maga, Małgosia, młodsza córka, mieszkała z dziadkami, bo była kaleką. Chodziła co roku do Lourdes, żeby Matko Boskie właśnie. Ale kto jechał z ciocią? Kto? Czy dziadek? Nie. Czasem dziadek i babcia. Tak. Tak. Czasem babcia i dziadek jechali. I tylko widać? Bardzo dobrze widać. Tak. Czasem dziadek i babcia jechali, a czasem Maga sama pojechała, bo miała taką pielgrzymkę. W Edynburgu była taka pielgrzymka, która właśnie brała chorych ludzi, to było połączone właśnie z kościołem i jechała z taką grupą. Do Lourdes. Do Lourdes. A babcia, babcia Zosia, proszę Państwa, my z Ryszardem Gawrysiem, my próbujemy pisać. Zjednoczeni w Holandii, pozdrawiamy i Dariusza z Holandii Okuniewskiego, pozdrawiamy Ryszarda Gawrysia z Gandawy, przede wszystkim właścicieli muzeum Winter 1944, gdzie ja dzisiaj będę sama w całym obiekcie, będę ku czci, ku pamięci generała Maczka czytała wiersze. Już 3 lata temu wiecie, że były nagrywane, o czym tutaj pani Karolina Maczek nawet nie wiedziała. Dopiero dzisiaj po raz pierwszy widzi to na Facebooku. Nawet nie wiedziała, że ja już 3 lata temu, organizując konkurs, który tutaj, nie wiem czy Państwo pamiętacie, to były te nasze emblematy do przywieszenia. Ja mam akurat VIP i był konkurs światowy, międzynarodowy, gdzie ponad 500 wierszy, krzyżówek, rysunków, obrazów dojechało, karykatur. Nawet Państwo pisaliście dla żony, dla babci Zosi. I Karolina Maczek,
którą dzisiaj widzicie, przepraszam, głos mi się łabie i łzy wzruszenia, ale to słychać w moim głosie. Karolinka, kiedy ja byłam u niej w Anglii i u profesora Maczka teraz w styczniu, oni nie wiedzieli, żeby wszyscy już od 3 lat śledzicie konkurs Rozpalmy Płomień Pamięci, Patriotyzm jest w nas. Karolinko, przede wszystkim z Łodzi, dla ciebie, od córki kombatanta generała Maczka, przyjaciela twojego dziadka, od pani doktor Alicji Kaczorowskiej, usza, ojej, trudno mi mówić. No, ojej. No to bardzo dziękuję, bardzo się witam właśnie z panią Alicją Kaczorowską. Od całej Polonii, z Muzeum Winter 1944, od mojego sąsiada Roniego Schulz z rodziną, od hrabiego van Lanschota, jest to muzeum w Adechem. My z Ryszardem Gawrysiem z Gandawy jeździmy tam i tam również jest mundur twojego dziadka. Nie mam tutaj, proszę państwa, pod ręką. Karolinka wie, ona wie, jakie ja mam rekwizyty. Ja nawet dziękuję wszystkim, którzy mi przekazują dla niej talerze z maczkami. No śliczny, naprawdę. Przepraszam, ale płaczę. Ja w jej imieniu państwu dziękuję. Ona to otrzyma. Piękne maki wykonywane, kolczyki, no, które wiesz, mam. No, ja dziękuję w swoim imieniu. No ślicznie, naprawdę. Karolinko, to wszystko dla ciebie. Podziękować Polonię, Polaków, którzy tak dbają o grób dziadka. To dla mnie jest naprawdę wzruszające, że to się tak dba o mojego dziadka. Dziękuję wszystkim, którzy generalskie, tak jak czapkę, pagony, którzy pomogli mi to wszystko zdobyć. Nie będziemy dzisiaj długo rozmawiały. Najważniejsze, że w jakikolwiek sposób mogłam dotrzeć do pani Karoliny Maczek, do profesora Andrzeja Maczka. Karolinka powie państwu, ta mała dziewczynka, którą pani Ania rysowała już, w czarnych, pięknych włosach. Ojej, przepraszam, ja cały czas płaczę, ja nie mogę się uspokoić. Ja jeszcze nie taka mamka. Ja cały czas płaczę, łzy mi lecą rzewne. Od muzeum, tutaj jest pin muzeum. I marzę, żebym z Rysiem Gawrysiem ciebie, Karolinko, Roniego, twojego małżonka, może córkę i syna Aleksandra i Zosię i wnuczki, wnuczęta, może byśmy dowieźli do muzeum w Adechem. Proszę bardzo, pozdrawiamy również hrabiego van Lanschota. Wszyscy z Muzeum Winter 1944, gdzie dzisiaj będę właśnie czytała wiersze dla dziadka i o dziadku. Wszyscy ciebie pozdrawiają. Masz bardzo dużo teraz wejść. Przepraszam, ja płaczę. Ja pozdrawiam wszystkich serdecznie, naprawdę bardzo serdecznie pozdrawiam. Karolinko, ja wolę, żebyś ty cokolwiek powiedziała, albowiem ja cały czas płaczę. Ja po prostu płaczę. Dyryka Werbeke. Mój dziadek jako człowiek był takie miły dla ludzi, takie troskliwy dla ludzi. Ja pamiętam, jak mój syn Aleksander się urodził, Aleksander Stanisław. I ja spałam vis-a-vis dziadka, bo dziadek spał na jednej stronie holu, a ja na drugim. I jak Olek się budził w nocy, to
To nie pierwszy raz widziałam, jak dziadzio słyszał, ja nie słyszałam. I dziadzio stał i kołysał łóżeczko Aleksandra, kołysał i powiedział, ja chcę, żebyś ty spała, kochanie. Ja mam swoją metodę i dziecko zaraz będzie spało. Niesamowite. Niesamowite. Ja pamiętam, jak mój dziadek już starszy był. Ja przyszłam do niego i powiedziałam, dziadzio, ja nie wiem dlaczego, ale ciągle o tobie myślę. Ciągle się martwię, jak ja wtedy mieszkałam w Sunderland, dziadek wtedy w Burgie, ciągle się martwię, ciągle o dziadzia myślę. Dziadzio jest w ciągle w mojej głowie, a dziadzio do mnie spojrzył się i powiedział, a ty moja kochana jesteś w ciągle moim sercu. Ojej! Wiecie? No. Karolinko, a babcia? Tak mało się mówi o pani Zofii. My z Rysiem, Gawrysiem, którego poznałaś głosowo, my cały czas myślimy, jak zdobyć materiały jak najwięcej o babuni Zofii. Czy babcia gotowała po lwosku? Czy babcia gotowała po lwosku? Gotowała po lwosku, tak, oczywiście gotowała. No, pierwsze co robiła, były sznycle właśnie, takie zrobione z mielonego mielonego mięska, tak. Tak. I do tego mieliśmy zawsze pióre, takie kartofle, takie pióre i też mieliśmy buraczki, tak. Na drobno, tak posiekane, tak? Tak, dobrze mówisz. A czy babcia coś mówiła o wojnie? No mówiła, dużo mówiła. Babcia więcej mówiła niż dziadek, muszę powiedzieć. Wiem, że babcia miała siostrę, Stefa się nazywała. Stefa miała radio, wtedy nie było wolno mieć radio, to był Stanisławo, mieszkali. I służąca właśnie dowróciła, dowiozła wiadomości do gestapo, czy gdzieś, że właśnie Stefa ma to radio, to oni ją zabili, zastrzelali jej. Ojej, ojej, ojej. Tak. Nawet mi tego nie opowiadałaś, bo nie pamiętam. Nie, może to wtedy nie mówiłam o tym. Karolinko. To były bardzo trudne czasy, jak babcia już mieszkała w Edynburgu po wojnie. Musiała do swojego brata pisać nie na Maczek, tylko na Kathy Weston. Ona miała taki pseudonim. Pseudonim. To by było niebezpiecznie, jakby pisała na nazwisko Maczek, to pisała na nazwisko Kathy Weston. I brat oczywiście odpisał na Kathy Weston. Ale nigdy więcej swojego brata nie widziała po wojnie, ani rodziny. Ale brat mówił, że mama babci właśnie trzymała fotografii i płakała i mówiła, Zosia, moja kochana, czy ja w ogóle ciebie będę znowu widzieć? To były bardzo smutne czasy. Karolinko, a czy babcia była kiedykolwiek... Ojej, przepraszam, nadal przepraszam i przepraszam. Łzy mi lecą. Dziękujemy za wejścia, za komentarze. Dziękuję wszystkim, którzy komentują w imieniu wnuczki generała Stanisława Maczka w dniu jego urodzin, w rocznicę dnia urodzin. A Karolinko, gdzie urodziła się babcia? Babcia Zosia. Babcia się urodziła. Miała na nazwisko wtedy miała Kurysz. Kurysz. Urodziła się w Stanisławowie. Ojciec babci był adwokatem i rodziny się znali, czyli ojciec babci znał ojca dziadka.
Aha. To rodzina się znała. Tak. I byli na jakimś zajęcie, to był jakiś... Tak. Mieli jakieś zajęcie, czy coś takiego. Zebranie mieli razem rodziny. I matka, dziadka powiedziała do babci, Zosiu, mi jest tak przykro, nie mam syna ci dać. Ojej! Bo Staszek jest dla ciebie za starszy. Za starszy. Wszystkie młodsze moje dzieci już nie żyją, bo zmarli na pierwszą wojnę światową. A tak. Babcia powiedziała, Staszek nie jest za stary dla mnie, nie jest za stary dla mnie. To dziadek od razu powiedział, no to może będziesz moją żoną. Ojej, ojej. No, a tak. Bo lat teraz dat i tak nie pamiętamy. Nie pamiętamy dat. Uj, nie pamiętamy dat, no ale. Karolinko, do ilu lat mieszkałaś u babci Zosi i dziadka Stanisława? Miałam ze Stanów, urodziłam się w Filadelfii, a tam mieszkałam w Chicago. Przyjechałam, jak miałam 2 lata. Moja mama niestety była bardzo chora, nie mogła się zajmować mną. Tak jak ja. I zostałam z dziadkami, oni mnie wychowali do szkoły, do internatu. Byłam w internacie. Ja tam zostałam, aż do uniwersytetu poszłam. Tak. Karolinko, a na pewno państwo, bo troszeczkę lepiej do tej pory był znany tylko wszem i wobec profesor Andrzej Maczek. Ja znam osobiście, zawsze podchodzę, zawsze pozdrawiam, zawsze w Bredzie i u nas w Lommel w Belgii, gdzie leży 256 żołnierzy generała Stanisława Maczka, zawsze składając kwiaty, może Darek Okuniewski, Rysiu Gawryś, czy inni koledzy i koleżanki pamiętają, zawsze nazywałam te 2 kwiaty biało-czerwone, że to jest babcia i dziadek. Proszę bardzo. Karolinko. Tak, tak. Ja widzę, piszecie mi na ekranie, ponieważ tutaj mam tyle tych ekranów. Koleżanka pisze, Iwetko, właśnie zawsze mówiłaś, że babcia i dziadek biały, czerwony. Czerwony to miłość generała Maczka, a biały to niewinność babci, czyli żony. Karolinko. Oczywiście mówisz, Iwetko, naprawdę, to nie jest naprawdę. Łzy mi, cały czas mi łzy lecą. Nie jestem w stanie nawet z daleka, tutaj na ekranie widzę siebie, Amfas. Nie wiem, czy ty mnie widzisz. Ja widzę cię, kochanie, widzę siebie. Nawet nie wiedziałaś, że w moim salonie portret namalowany na konkurs i tutaj go wydrukowałam, aby można było na banerze przykleić Pawła właśnie na ten konkurs Rozpalmy Płomień Pamięci. Wówczas ponad 500 osób z całego świata rysowało dla twojego dziadka, dla babci, dla syna, dla wnuczki. Także, proszę państwa... To jest naprawdę niesamowite, że ludzie w ogóle tak pamiętają, że ludzie w ogóle tak dbają, tak kochają, tak... No w ogóle... Proszę państwa... Moje rozmowy z Karolinką nieraz trwały po 5-6 godzin. Nasi mężowie dostawali apopleksji nerwowej, a my dalej, ten Lwów. A później Karolinka i wujek dla Karoliny, moment, dziadek, generał Stanisław Maczek i małżonka Zofia Maczek, Zofia Stanisław, mieli 3 dzieci. Jeden z nich żyje, ma się dobrze, profesor.
Prawdopodobnie nam uciekł ekran. Ja zaraz sprawdzę, już przywróciłam. I dobrze. Syn generała Stanisława Maczka, profesor Andrzej Maczek, jest, żyje. Także pamiętajcie Państwo, dziadek Stanisław i babcia Zosia mieli trójkę dzieci. Mamy Karolinki Maczek, Renatę, córkę Margo i syna Andrzejka. Tak. I Andrzej Opol Maczek. Proszę? Andrzej Oswald Maczek. A czemu Oswald? Nie wiem. Tak, babcia jego nazywała. Okej. I Karolinko, jak ja przyjechałam do Was na Wasze zaproszenie do Anglii, akurat to był ostatni dzień, kiedy widziałam jeszcze we własnym domu po chyba 40 latach, prawda? Ile wujek mieszkał? Około 40 lat mieszkał w tym domu, tak? I w Sheffield i wyprowadzał się do pięknego apartamentu, gdzie tobie przekazał całe dziedzictwo bitw, walk I wojny światowej, II wojny światowej, właśnie dziadka. Przepraszam, ale głos mi się bardzo łamie. Zatem ja byłam ostatnią cywilną, taką zwykłą, normalną osobą, ja i mój mąż, którzy mieliśmy szczęście w nieszczęściu, bo dla wujka to było okropne. Karolinka bardzo to przeżywała, ten moment, że my przyjechaliśmy, coś przerywa, już jest, pisze Rysiu Gawryś. Z Gandawy. I ja właśnie jestem tą ostatnią osobą, kiedy do muru podchodzi na ścianie profesor Andrzej Maczek i mówi do Karolinki: weź, córciu, jeszcze te obrazy, a były to obrazy od nas z Belgii, pamiętasz, takie biało-brązowe? Tak. Z Ypres, tak. Karolinko, my tylko z Rysiem Gawrysiem prosimy o zezwolenie, abyśmy mogli spisywać ten materiał. My tylko prosimy w imieniu pana Jana Brzeskiego, to jest kombatant, którego słyszałaś, byłam u niego w domu w Brukseli i później nagle świat się zatrzymał, koronawirus, abyś nam zezwoliła, ponieważ pisać dalej, opisywać, poszukiwać materiałów, świadków, rekwizytów o twoim ukochanym dziadku i babci Zosi. Czy zezwolisz nam? Kochanie moje, nie wiem, ja muszę się mężowie spytać, bo mąż... Również pisze. Mój mąż chce właśnie zrobić takie, jak to się nazywa, to nie jest website, to jest... Stronę www. Ale to nie jest Facebook, to jest jakaś inna strona. Ja wiem. .org. I tam chcę wszystko pokazać. Tak. Bo to wszystko, co my mamy, to wszystko musi pójść do Wojskiego Muzeum w Warszawie. Słyszycie Państwo apel, który pan Gawryś z Gandawy, Ryszard Gawryś, opisze w języku polskim. Karolinka będzie tłumaczyła to, co małżonek roni po angielsku i wszystko będziemy z Rysiem Gawrysiem przetransformowywać na strony po polsku. Albowiem małżonek... Muszę powiedzieć, że jedno, co Muzeum w Warszawie nie ma. Czego? Ja tego nie widziałam.
może ma, ale ja to wtedy nie widziałam, ale ja przypuszczam, że naprawdę nie mają. Nie mają szlak dziadka i żołnierze dziadka pierwszej dywizji pancernej z Szkocji. Co w ogóle była ta trasa ze Szkocji? Wszystko mają o 10 brygady, o pierwszej wojny może mają trochę rzeczy, ale na drugiej wojny, co się stało ze Szkocji, to bardzo mało mają. To jest właśnie nasz obowiązek, mój obowiązek, mojego męża obowiązek, żeby to oddać do Muzeum w Warszawie, Wojskowe Muzeum w Warszawie. To jest najważniejsze, to musi tam być. Ty byłaś również w muzeum. Też będziemy szukać, kto ma co. Nie wiem, kto ma rzeczy, różne rzeczy są porzucane. Niektórym muzeum są teraz zamknięte. To co się stanie z tymi wszystkimi rzeczmi, które należały do pierwszej dywizji pancernej? Co się stało z tymi rzeczmi? Musimy to jakoś znaleźć. Wyjaśnić. Spytać się, czy to w ogóle należy do rodziny, czy to było oddane. Niesamowite. Musimy jakoś to skupić, żeby Polska w ogóle, Muzeum w Polsce to tam. Dziadek był Polakiem, kochanie, no co mam mówić? Ja pamiętam, kiedy tobie przywiozłam od Rysia Gawrysia, od Ryszarda z Gent, Gandawa w Belgii, pocztówkę. A na niej był budynek ze Lwowa. Przywiozłam do ciebie znaczek. Dziękujemy dyrektorowi Poczty Głównej w Warszawie, który w 75-lecie wydał po polsku, angielsku i niderlandzku opisany. Tutaj jest znaczek i ja zawiozłam do Anglii Karolince i wujkowi oraz Rysiu Gawryśma. Dziękujemy dyrektorowi generalnemu Poczty Polskiej dział filatelistyki właśnie za przesłanie mi. Tu są znaczki pocztowe. Piękna edycja. Och, Karolinko, moment. Moment, proszę Państwa. I Beatko, ta pocztówka od Ryszarda, muszę powiedzieć, że to jest pocztówka właśnie Kościół Bernardynów w Lwowie. I to była bardzo taka dla mnie wzruszająca pocztówka, bo plac Bernardynu, to tam dziadka wujek pracował, miał swoją kancelarię, bo był adwokatem i właśnie na tym placu pracował, miał swoją kancelarię. To jest naprawdę niesamowite. Mały świat. A ja pojechałam 180 kilometrów do Rysia, który chciał dla ciebie i książkę przekazać, dla wujka Andrzeja Maczka, flaszeczkę polskiej wódeczki. No właśnie, kochanie. Dla ciebie i Roniego wino i ta pocztówka. Rysiu nas słyszy. Właśnie. Bardzo, bardzo dziękujemy z całym sercem, Rysio, naprawdę. Niespodzianka niesamowita. Ja pamiętam moment, kiedy krzyknęłaś, ojej, to Lwów, Lwów, spójrz, tu zastaw to jedzenie, picie, kanapki, to Lwów, skąd to masz tą pocztówkę? A ja zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi i Karolinka bardzo spokojnie zaczęła mi opowiadać. Oczywiście znów płacz, łzy, wzruszenia, bo nie zdawałam sobie sprawy, co tak bardzo cennego dla niej i dla profesora Andrzeja Maczka wiozę w samochodzie do Anglii. Karolinko, na ekranie na koniec, teraz ja będę już całkiem płakać. Zdecydowanie. Proszę Państwa, ta książka, okej, pan minister Jan Kasprzyk już 2 lata temu, kiedy była bardzo duża gala
z mojej inicjatywy, mojego pomysłu rozpalmy płomień pamięci, patriotyzm jest w nas. Skontaktowałam się z kancelarią oraz prywatnie z panem ministrem Janem Kasprzykiem. Zaczęliśmy rozmowy i na konkurs, ja tą książkę również do Anglii wiozłam i nie tylko tą. Ojej, teraz dopiero widzę, że z wrażenia pokazywałam na odwrót. Karolinko, może obydwie w imieniu wujka, w imieniu twoim, naszym Polaków i Polonii podziękujemy panu ministrowi Janowi Kasprzykowi, z którym pani Karolina Maczek bardzo się przyjaźni. Uwielbiamy tego człowieka, kochamy, szanujemy, całujemy, cztery listki koniczynki. Tak, wyrywamy i dziękujemy Bogu, że mamy takiego ministra. Ja wtedy dostałam paczkę i redaktor naczelny z telewizji Pepe, kierunek Zachód, dobry wieczór, w Europie, Piotr Płonka. Karolinka nie wiedziała o tym, bo taką ogromną paczkę dla mnie z Niemiec, z Essen, ciął 1000 kilometrów do Warszawy, do gabinetu pana ministra Jana Kasprzyka, aby przywieźć tak dla mnie te książki. I później minęło 2 lata. Tak, telewizja była na tym konkursie Piotra i Sylwii i Oskara Płonki, którzy znają ciebie osobiście, rozmawiali, transmitowali i wujek Andrzej, profesor Andrzej Maczek zna. Piotr Płonka przywiózł mi taki ogromny karton, tak ciężki. To w 2 osoby trzeba było nieść, właśnie od pana ministra Kasprzyka przywiózł te książki, które później na konkursie dostały dzieci, dorośli, dostałaś ty. Nie wiem, czy ją chyba masz, czy wujek Andrzej, na pewno Marysiu Gawryś. I no, proszę pana ministra, panie ministrze, w jakiejkolwiek formie byśmy się nie zwróciły z Karolinką Maczek, z kombatantami, z Polonią, Polakami na całym świecie, powiemy, my kochamy pana Janka Kasprzyka, pan Jan jest dla nas autorytetem, śpiewa najpiękniej na wszystkich nekropoliach świata i ja na przykład, jeżeli z daleka słyszę głos, ja głowy nie odwracam i mówię, o, klatka stop. Pan minister Jan Kasprzyk śpiewa. Teraz ty, podziękuj panu ministrowi, albowiem później damy do odsłuchania panu ministrowi Kasprzykowi, któremu życzymy zdrowia, szczęścia, przede wszystkim, aby córka... Bardzo, bardzo życzę wszystko dobrego, serdecznego. Życzę dużo zdrowia. Teraz trzeba mieć to zdrówko, bo tak, teraz jesteśmy bardzo w takich niebezpiecznych czasach. Niech pan minister się naprawdę, niech Bóg czuwa na panem ministrze. I bardzo dziękuję. Wzruszające słowa. Już na pewno jestem, przepraszam, rozmazana. Karolinko, również życzymy zdrowia córeczce pana ministra, malutkiej, pięknej dziewczynce, aby rosła i rozwijała się w duchu pamięci, patriotyzmu. Tak samo jak twój dziadek i babcia ciebie uczyli jako małą dziewczynkę, tak samo aby pan minister z małżonką przekazywali te najważniejsze i największe wartości, jakimi jest patriotyzm. Karolinko, czym przy tej pierwszej rozmowie chciałabyś się pożegnać z państwem?
co chciałabyś powiedzieć? Ja wiem, że dziękujesz. Teraz jesteś dzielna i nie płaczesz. To jest wszystko tak wzruszające. Pierw chcę naprawdę bardzo podziękować o żołnierzy pierwszej dywizji pancernej. O cokolwiek, czy też pada, czy wiatr wieje, czy w ogóle zimno jest. Stoją sztandarami, dziennie stoją starsi ludzie. To mnie tak wzrusza. To naprawdę trzeba o tym myśleć i dać im wielki brawo, szacunek. Tak w ogóle pamiętają i w ogóle tak robią. Żołnierze. Ja pamiętam, kiedy dziadek umarł i byłam na pogrzebie właśnie w Brezie. To mnóstwo żołnierzy wtedy, mnóstwo było. Było całe 100 żołnierzy pierwszej dywizji pancernej. I tak co roku mniej ludzi przychodzili. A czy ty byłaś we Francji, w Normandii, na cmentarzu? Chyba nie. We Francji nie. W tym roku, tamtego roku nie byłam. Nie byłam tamtego roku. Bo ja jeżdżę co roku i ci żołnierze... Nie, to wtedy nie chorowałam. Wtedy to były urodziny mojej wnuczki. Tak. Ja miałam takie duchy, takie... Ja nie mogłam wtedy... Proszę Państwa, 10, 11 brygada. Oni, ci żołnierze, przyjeżdżają z Polski. Waldemar Kotula, jeżeli słyszysz lub na podcaście, szacunek dla ciebie, dla wszystkich generałów oraz zdrowia dla generała Miki, którego Karolinka uwielbia, dla generała Czoska. Wszystkim serdecznie i ja, i Karolinka Maczek dziękujemy. Karolinko, powiedziałaś, czy deszcz, czy śnieg. Ja tylko przytoczę na koniec. W zeszłym roku, kiedy pojechałam, jak co roku, do Normandii, było ponad plus 48 stopni w słońcu. To jest zawsze latem. Byłam autobusem VIP-owskim z rodzinami kombatantów, kolegów, przyjaciół twojego dziadka i babci, no ale dziadka przede wszystkim, pod auspicjami Dirka Verbeke, jedziemy do Normandii, autobus VIP-owski, właśnie pan minister Jan Kasprzyk między innymi, prawie 50 stopni. Pamiętam Waldemar Kotula, odpowiedzialny za muzeum w Polsce, odwrócił się na mnie i mówi, polecisz. Karolinko, było plus 50 stopni, trzęsłam się jak galareta, lało się z nas. A tam z tyłu za choinkami po prawej stronie przy pomniku żołnierze leżeli na trawie nieprzytomni. Nie było wody. Władze francuskie, to było teraz w sierpniu, tak? Tak. Nie zabezpieczyli wody. Jak teraz o tym słyszę. Żołnierze, część stała przed pomnikiem poczty sztandarowe. Z całej Europy, nasze z Belgii, z Holandii. Na pewno wszyscy pamiętają i najciężej było dziennikarzom. Piotr Płonka, pamiętam, i Sylwia Mdleli, Alicja Kaczorowska, wówczas pani poseł na Sejm RP, stała w pierwszym rzędzie, panowie ministrowie, to był koszmar, i żołnierze. Żołnierze nie chcieli dać się zabrać z tej trawy. Gdzieś wodę po drodze zbieraliśmy od ludzi z ławek, tam z tyłu za pomnik po prawej stronie, i kilkoro z nich właśnie leżących na trawie poprosiło, aby mogli leżeć dalej. Za chwilę napiją się tych płynów, równowaga fizjologiczna się wyrówna w organizmie. Wstali i wyobraź sobie, wzięli do rąk sztandary,
i dalej pełnili obowiązek przy pomniku, przy żołnierzach twojego dziadka, nie zeszli z tego pola. Tu ja osobiście, jak państwo większość wie, to ja, Iweta Popławska, jestem odpowiedzialna za media w Belgii, polskojęzyczne, public communication. My w deszczu, w mrozie, w huraganie, w błocie ze szkołą z Bydgoszczy, dziećmi niedosłyszącymi, Ryszard, dyrektorze, pozdrawiam, oraz nauczycieli, co roku, kiedy przyjeżdżają najpierw do nas do Belgii, a później już wszyscy po tygodniu jedziemy do Bredy, do Holandii, w deszczu, w błocie, w sztormach okrutnistych, tu u nas w Lommel porządkujemy wszystkie stare rzeczy i zawsze w oczekiwaniu na ciebie, na wnuczkę generała Maczka oraz na syna profesora Andrzeja Maczka robimy te porządki oraz dla państwa, którzy przyjeżdżacie na kolejną rocznicę do nas, do Lommel. Karolinka nie wiedziała, ja byłam w styczniu, ale wolałam jej ją wysłuchiwać, żeby ona opowiadała, a wy śledzicie mnie, za co bardzo państwu dziękuję. Jezu, przepraszam, Karolinka, ty się musisz pożegnać, nie mogę z wrażenia. Tak, oczywiście. Ja po prostu pożegnaj państwa, ja z wrażenia nie mogę. Państwu bardzo, bardzo żegnam się z państwem, bardzo dziękuję, że państwo mieli czas to wszystko usłyszeć i no dziękuję, że państwo tak pamiętają o mojego dziadka. Tutaj mój dziadek, mam obrazy, mi dał powodzenie, dobre. Tutaj mój dziadek jest. Tak, ja muszę bliżej, bo... Nie patrzę cały czas, jak ja robiłam ten wywiad. To był mój dziadek jak na stolecie. O. Karolinko... Tutaj też mam dziadka. Tu też dziadek. Proszę państwa, ja już powiem... Troszeczkę się uspokajam, bo widzę cały czas, pilnuje nas pan Ryszard Gawryś. Na pewno powiem w imieniu pani Karoliny Maczek, pana Roniego, małżonka, że wujek czuje się wspaniale. Jest w swoim już apartamencie, nie w domu. Karolinka codziennie tam dzwoni. Jeżdżą pomimo kwarantanny, teraz nie można bezpośrednio odwiedzać. My teraz nie jeździmy, bo nie wolno, ale co wieczora to my rozmawiamy i wczoraj rozmawialiśmy, wujek w bardzo dobrym kondycji, tak. Bardzo dobre kondycje, w ogóle był bardzo takie zupełnie w dobrym sosie w ogóle. I właśnie rozmawiał, że on teraz słyszał, że trzeba ubrania mieć do 56 stopni czy coś takiego, żeby zabić tego wirusa, to wszystko sobie w pralce sobie sam wszystko robił. Karolinko, i... powiedz, wujek skończył szkołę, znaczy mi chodzi o specjalizację, jest fizykiem, prawda, czy chemikiem? Nie. Chemikiem. I dobrze zna się na tym wszystkim i ten człowiek zdaje sobie sprawę, że koronawirus to nie jest na jeden tydzień, na jeden miesiąc. Prawda? Tak. A nie wszyscy z państwa wiedzieliście, że ja miałam jechać. Karolina Maczek, pani Karolina, otrzymała osobiste zaproszenie oraz profesor Andrzej Maczek do Wrocławia. Prezydent Wrocławia, pan Jacek Sutryk, zaprosił ich w maju. Również miałam polecieć ja do kraju. Nie było nam dane.
Dzisiaj mieliśmy wszyscy być w Bredzie oraz zjednoczeni w Holandii. Mieliśmy pilotować tą piękną kobietę, która stanęłaby dzisiaj z wujkiem, panem Andrzejem Maczkiem, przy grobie dziadka Stanisława Maczka. Również nie było nam dane. Ja tutaj w imieniu pani Karoliny Maczek proszę was, nie piszcie za dużo na Messenger, albowiem Karolina Maczek dla mnie i dla Ryszarda Gawrysia zgodziła się uruchomić fanpage. Tak samo jak ja kilkaset listów dziennie mam na priv, tak samo ta biedna dziewczyna, ona się tego uczy, krok po kroku raczkuje, jak wtedy, kiedy miała 2 latka i przyjechała do babuni Zosi i do dziadeczka Stanisława. Była mała, uczyła się wszystkiego od nowa w Anglii. Tak teraz uczy się Facebooka. Wy nie zasypujcie, już teraz ją łatwo znajdziecie. Nie zasypujcie jej tak bardzo. Proszę, dziękuję, przepraszam. Ona to widzi, czyta, słyszy. My z Rysiem Gawrysiem ją powiadamiamy, to co ważne, to co wielkie, ale dopiero musi się nauczyć, a jest kryzys. Ma wujka, z którym musi co chwilę rozmawiać telefonicznie, ma własny dom, ma 3 pięknych wnucząt, ma syna i córkę również, Karolinka Maczek, ma męża, który pracuje również dla szpitala w Londynie, odpowiedzialna praca. Roni, guten Tag, Grüß, mówię dzień dobry, pozdrowienia, jeżeli będzie odsłuchiwał na podcaście. Ja mu dam pozdrowienia. I Karolinka prosi i ja, abyście na chwileczkę przez te kilka tygodni, nawet jak dodajecie na listę, uczy się dopiero, kto jest kim, kto jest co. I jest jej bardzo ciężko. Także Karolinko, może pożegnamy państwa, bo dziękujemy. Przede wszystkim ty, bo ja tej mam najmniej do powiedzenia. Ja spełniłam wolę takiego ducha twojej babci, jako twoja sekretarka, twój sekretarz i profesora Andrzeja Maczka. Pożegnaj się. Bardzo chcę serdecznie się pożegnać. Bardzo dziękuję. I naprawdę to było bardzo wzruszające, ten wywiad z Iwetką. I bardzo dziękuję, że państwo mieli czas na to oglądać. I do miłego zobaczenia. Mam nadzieję, że miłe spotkanie będzie na żywo, a nie tak. Popławska, niezłomna, patriotyczna postawa. Moment. Chwileczkę tam. Zagłoś. Niepodległościowe idee były im czynem nadrzędnym. To jest, proszę państwa, mój wiersz. Pani Karolina Maczek teraz wyłączy się u siebie telefon. Ziemiankach. Odejdzie do obowiązku, zadzwoni do wójta. Prześladowanych, ściganych, torturowanych, w stałej gotowości. Karolinko, rozłącz się. Dobrze. Latami tuszowane szlaki bojowe ostały się w zgliszczach i na mogiłach, dębowych krzyżach oddających życie w imię suwerennej i niepodległej ziemi, okryte milczącymi głazami. Po latach historia w pamięci pokoleń, w Panteonie, na łączce w Lumel przywołała minuta ciszy walczących z okupantem, odważnych, szlachetnych
brygady generała Stanisława Maczka, których patriotyzm stała gotowość w ofierze okryta kurzem w sepi na mogiłach żołnierskiej godności. Stajemy dzisiaj w skupieniu. Zmartwychwstałą czapkę wyciągamy z pagonów. Pytania cisną się na usta narodu, który nie zapomniał. Jeszcze Polska nie zginęła. Cześć i chwała bohaterom. Ma sens niesienia słowa. Bóg, honor, ojczyzna w integracyjny eter. Podczas jednego z ostatnich moich pobytów w Normandii napisałam ten wiersz, czy ostatnich, o przepraszam, 3 lata temu to było. Z Motopolacy pojechaliśmy, z grupą motocyklową, którą pozdrawiam serdecznie. I Janusz z Wrocławia, przepraszam, dalej mi się głos łamie, w studio w swoim prywatnym nagrał ten wiersz. Ja Państwu udostępnię. Ja dziękuję za wysłuchanie. Nie mogę po prostu zatrzymać łez wzruszenia. Było to ogromnym wyczynem, aby Karolina Maczek, wnuczka generała Maczka, ukochana wnuczka i jedyna, bo nie miał innych, i babci Zosi, dzisiaj w jakikolwiek sposób mogła się pokazać w tej formie, w telefonie. Ja dziękuję, że byliście Państwo. My z Ryszardem Gawrysiem pokażemy Karolince i Roniemu mężowi, który jest anglojęzyczny, gdzie to jest na podcaście. A ja dziękuję wszystkim za to, że byli, że byłam też poniekąd dzielna, że trzymałam się, że umiałam dalej rozmawiać, albowiem jest to jedna z historycznych rozmów, kiedy po raz pierwszy wnuczka generała Maczka, o czym ludzie nie wiedzą, to dla niej był tato Stanisław Maczek, a małżonka Zofia była mamą. Karolinki mama bardzo chorowała i ciągle leżała w szpitalach. Tak jak ja często leżę w szpitalach. Stąd dziadek i babcia, kiedy miała 4 latka, nadali jej nazwisko prawnie Maczek. Kiedy przyjechała z mamusią z Filadelfii, z Ameryki. Także ja dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję za wsparcie wszystkim. Oraz dziękuję tym, którzy brali udział w konkursie Rozpalmy Płomień Pamięci. Jest ponad 500 prac i każdy z Państwa otrzyma dyplom przeze mnie i Jarka projektowany jeszcze prawie 3 lata temu. My ten konkurs wznowimy, to są dyplomy. My mamy bardzo dużo prac. My mamy bardzo dużo rysunków, krzyżówek, wierszy. My mamy całe wiązanki kwiatów do dzisiaj. A ja tutaj pokażę jeszcze na koniec Państwu lomel. Tu stoi Ryszard Gawryś, kolega z parlamentu, i ja w środku w biało-czerwonej szarfie. Jest to u nas cmentarz w Belgii, Lommel. Dziękuję kolegom, koleżankom, którzy są ze mną prawie zawsze.
Dziękuję, że teraz byliście ze mną. Obraz z tyłu narysowała koleżanka z Niemiec. Ten obraz, który Bogusia, wiceprezes Erste Panzer Dywizji, trzyma w ręku. Ja 2 lata temu pokonkursowo na Wigilii w Antwerpii przekazałam Bogusi. Odeszła od nas teraz parę tygodni temu po długiej chorobie. Ale ja, proszę Państwa, jeszcze na przykład mam kurtkę, gdzie koleżanka z Niemiec na kurtce jeansowej narysowała postać generała Maczka na fladze biało-czerwonej. Ja mam po prostu setki rekwizytów, które Państwo przesyłaliście. Ja mam pana Wilgata, pozdrawiam Ciebie serdecznie, płytę, którą film zmontował, proszę. Ja mam tak dużo wszystkiego od Zjednoczonych w Holandii, również mam paczka dla bohatera, piny. Mam na 75. rocznicę z zeszłego roku odznakę. Tutaj od Zjednoczonych w Holandii i paczka dla bohatera. I ja tym miłym akcentem, gdybym miała tego wszystkiego pokazywać, to by były tony. Ja dziękuję w imieniu wnuczki oraz prawnucząt i praprawnucząt, znam ich osobiście, w imieniu profesora Andrzeja Maczka. Ja dziękuję wszystkim, którzy mnie do tej pory wspierali. Teraz już będzie strona i internetowa po angielsku, na Facebooku będzie po polsku i zawsze podparta na ramieniu kolegi Ryszarda Gawrysia, którego też pokazywałam bodajże przedwczoraj. Będziemy próbowali Państwu udostępniać wszystkie po kolei wiersze, prace. Oj, spada wazonik, jest troszeczkę za lekki do ciężkich maków, to jest z metalu, który dostałam w Hasselt. To jest lilia dla babci Zosi. I będziemy na tej stronie Facebooka również pokazywali Państwa wiersze, prace, to, co mi przesyłacie. Na pewno jesteście zaskoczeni, że ja to wszystko do dzisiaj kolekcjonuję. Karolina Ironi i profesor Maczek widzieli, kiedy byłam w Anglii. O właśnie, dziękuję Ryszard Gawryś za link do strony. Może nie wierzyliście, ale to tak. Wszystko się dzieje szybko. Ja również dziękuję Basi Lemanowicz. To jest mak piękny z materiału z Wrocławia, a tu mam odznakę. Proszę, pióropusz tu generała Stanisława Maczka i mak z materiału, który noszę. Dziękuję za kolczyki, maki z Brukseli. Takie wykonał małżonek pani wicekonsul Marii Czechowicz. Bardzo dziękujemy. Przekażemy Karolinie Maczek, która dostanie również kolczyki. Dostanie od Aldony z Hasselt talerze maki oraz od drugiej koleżanki z Hasselt. Talerze w maki są pojedynczymi sztukami, ale przekazujecie mi Państwo i całą rodzinę
Jana Brzeskiego, kombatanta, którego byłam w domu w Brukseli. Pozdrawiamy Rafała, Anię, wszystkich, którzy opiekują się i zabrali tatę tutaj do Belgii oraz wszystkich z Polonii, ze Zjednoczonych w Holandii, którzy się opiekują z kolei w Królestwie Niderlandów panem kombatantem, panem Figlem. I zaskoczeni jesteście, Dariusz Okuniewski oraz inni z Polonii, że właśnie o tym pamiętam. Także do widzenia. Dziękuję ponownie panu ministrowi Janowi Kasprzykowi. Dziękuję za wszystko, co otrzymałam. Dziękuję telewizji Pepe za wsparcie. Dziękuję Studio 5 Janowi z Brukseli, który obsługuje kanały Polsat i Polonia również. I Jan Piątek również relacjonował, tak, Piotr Płonka, ja relacjonowałam. Są jeszcze inne stacje, ale my to robiliśmy od zawsze. Ja i Piotr Płonka od kilkunastu lat. Lommel oraz Breda, Belgia, Holandia, Francja, wszystkie nekropolie. Także dziękujemy pięknie, dziękujemy dwóm muzeum, War Musée, czyli w Adechem w Belgii. Pozdrawiamy Aleksandrę oraz tatę hrabiego van Lanschota, Gilbert Ignace Huli, czyli zwróciłam się do Aleksandry, taty są właścicielami tego mknego w Adechem w Belgii. Gilbert, tęsknię za tobą i ty, Aleksandro, również. Oraz pozdrawiamy tutaj mojego sąsiada, za moimi domami kilka metrów dalej, Muzeum Roni Schulz, Winter 1944. Żegnam się z państwem w imieniu Karoliny Maczek oraz profesora Andrzeja Maczka. Do widzenia.